chodził. Wyjrzała glizda z dziury i wesoło gwizda. Wtem patrzy z drugiej strony, sterczy druga glizda. Dolejże ją uwodzić, a ta rzecze srogo. Odwalże się, kretynko, ja jestem twój ogon. O, to jest, będzie dobre teraz, to będzie bardzo dobre. Oj, to chuligan będzie. To chyba był ten, no, kibic, ten, no, z zakrętu dawnego Śląska, bo to... Dmuchał żabę chuligan, raz kawał świntucha. Dmuchają, dmucha, 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 dmucha. Wtem będz żaby królewna śliczna się wyłania, a ten skurczybyk wcale nie przerwał dmuchania. Kiedyś baca krótkowic z owieczki korzystał, dziwiąc się, że mu ona nie beczy, lecz ino świsto. Dopiero na kolegium mu wytłumaczono, że wyryćkał świstarka, co był pod ochroną. O, to jest też dobre. Walczył orzeł z sępami, aż obrózł legendę. Niestety przy okazji podłapał też mędę. Wszyscy pytają orła, jak walczyłeś, świergol. A menda w krzyk. Spuściliśmy tym sępom w pierdol. I teraz taka będzie bajeczka. Naprawdę to też świadczy o tym, że niesamowitym jasnowidzem był Andrzej Waligórski, bo... No dobra, komentarz może później. Przeniósł się szczur do miasta, rozejrzał się zwolna. Patrzy, a za nim depcze mała myszka polna. Wtedy szczur oburzony rozdarł na nią pyska. To straszne, jak ta wiocha do miasta się wciska. Słuchajcie, co mówi ta bajka? Bajeczka babci Pimpusiowej. O tym, że Waligórski był jasnowidzem, to wiemy, ale zobaczcie. Chłop nie może przepisać ziemi na swojego syna, który wychowywał się na tej ziemi, bo nie ma szkoły rolniczej. Tą ziemię może kupić ksiądz za przysłowiową złotówkę, który też nie ma szkoły rolniczej kompletnie, ale on może. Ale syn po ojcu nie może wziąć. Syn może sprzedać to gospodarstwo i przyjść do miasta mieszkać. I tak się zrobiło, że dzieci chłopów poszły mieszkać do miasta. Cwaniaki miejskie, te bogacze, powykupywali ich domy, robili tam dacze, a ziemię pobrali jacyś Holendrzy, tak jak koło Strzelina, i cały czas sadzą ziemniaki, wyjaławiają tą ziemię i robią frytki do McDonalda. Ta ziemia kiedyś będzie jałowa, tak jak amerykańskie pustynie, po bawełnie. Nie będzie nic, ta ziemia nie będzie dawała żadnego urodzaju. On widział to. Nie? Grozi nam normalna klęska głodowa, bo ta ziemia nie będzie mogła rodzić, bo jest teraz wykorzystywana przez GMSO, jakieś tam różne świństwa, i w końcu powie nie. I w końcu, jeżeli mówi się do kogoś buraku, to się mówi do tego człowieka miastowego, bo na wsi już buraków nie ma. Na wsi mieszkają cwaniaki, które powykupowali te chałupy, bo ojciec synowi nie mógł przepisać gospodarki. Nie może tego zrobić. W dziwnym kraju żyjemy. Wiele tego właśnie zauważył Andrzej Waligórski i teraz właśnie jemu oddam cześć. Tą piosenką, która została wyryta na jego grobie, na grabiszynku, i to jest właśnie, to jest pierwsza strofka na grobie, jest wyspa, tytuł. Być. Przepraszam. Nie. Woda kiepska. Herbatkę później będziemy pili, tak? Panie kierowniku? Słynną herbatkę wrocławską.
herbatkę z wrocławskiego Herbapolu. Także jak prezesowa zobaczy to nagranie, może premię da jakąś. Już się śmiejecie, to na pewno nie będzie. Może poklepię po plecach. Bardzo fajnie. Mówię, panie Jacku, dziękuję. Dobrze, że nie mam małych dzieci na wychowaniu już. Dobra. Być może jest taka wyspa na jakimś oceanie, która ma jedną przystań i jeden jacht w tej przystani i wody jednej rzeki przecinają ją w poprzek i jeden strażnik rekin pilnuje wyspy dobrze i pojedynczo się łamią o skałę samotne fale i jeden czarny namiot stoi na owej skale nad palmą jedną jedyną błyszczy jedyna gwiazda a gdy tam chce się dopłynąć jest tylko jedna jazda gdyż jeden jest kierunek i jeden mały bilet, więc po swój biedny pakunek niebawem się pochylę i opuszczę swoją izbę bez słów i bez powrotów, by popłynąć na wyspę do czarnego namiotu i będzie coraz ciemniej. Ciepło, smutno i mglisto, psy, kiedy wyją w pełnię, też tęsknią za tą wyspą. Psy, kiedy wyją w pełnię, też tęsknią za tą wyspą. Może jeszcze powiedziałem, że nie będę tej bajeczki babci Pimpusiowej śpiewał, bo jest to bajeczka, która naprawdę bardzo dużo mówi. Zapylała raz pszczółka jednego badyla, wtem czuje, a od tyłu też ją ktoś zapyla. Spojrzy. A to truteń, niejaki Zenobi. Morał. Rób dobrze innym, tobie też ktoś zrobi. Słuchajcie, kochani, i wy tutaj, w tym klubie, i wy tam przed monitorami. Róbcie dobrze innym. Nie mówię tu o seksie, nie mówię tu o żadnych takich frywolnych tekstach, które miał Andrzej Baligórski. Czyńcie dobrze, pomagajcie jeden drugiemu i nie oczekujcie żadnej zapłaty za to. Czasami słyszę taki tekst, jak matka mówi do dziecka, no zjedz, bo mamusia nie będzie cię kochać. Mnie się flaki przewracają. To jest tak, jak ja ciebie będę kochał, ale ty mnie też, ty mi tym odpłać. Miłość za pieniądze to jest kurestwo dla mnie. Jeżeli kogoś kochasz, nie oczekuj nic w zamian. Kochaj. Bądź sobą. A zwalczaj, nie zwalczaj uczuć, jak to w Dezideracie jest napisane. Bądźcie sobą. Odnajdujcie, kim jesteście i czyńcie to, co chcecie czynić, ale tak, żebyście nie szkodzili innym, żebyście mieli przyjemność ze swojego postępowania. Tego na pewno by wam Andrzej życzył też. Dziękuję. Klaps. Aha, jeszcze nie. Donat, chwileczkę, nie wyłączaj. Tak jak Talar powiedział,
Szyjcie tak, żeby nikt o was, przez was nie musiał płakać. Tu mam, wiesz, coś dla ciebie. Nie wiem, co z tym zrobisz. Jest to taka deska, ostatnia deska ratunku, wiesz. Poświęciłem 2 wieczory na to, żeby to zrobić. Pokażę do kamery. Jest to coś takiego, nie wiem, czy widać. Widać, widać. Widać. Jest to naprawdę już ostatnia deska ratunku, także proszę, chodź tutaj, żeby ciebie też było widać, żeby widzieli ludzie, komu to daje. Bardzo, bardzo dziękuję. Pięknie. Czekaj, zejdę do ciebie. Bardzo dziękuję ci. I dziękuję. Coś pięknego. I dziękuję, że mogłem przybliżyć tym wszystkim, którzy nie znają twórczości Andrzeja Waligórskiego i jego twórczość. Dziękuję za to, że przyszliście. Zapraszam na herbatę. O.